Proszę pani, jak pani podoba się to nowe miejsce, ten butik? Bardzo mi się podoba, ponieważ ja zawsze wspieram młodych projektantów, dużo im pomagam, czy sesje, czy właśnie pokazy, więc bardzo mi się to miejsce podoba, dlatego tu przyszłam. Są kostiumy i sportowe, i eleganckie, i ekstrawaganckie, szałowe, kolorów mnóstwo, jest naprawdę w czym wybierać. Ja od wielu lat śledzę, jeżdżę, pomagam, robię dużo sesji zdjęciowych, wspieram, noszę rzeczy tylko młodych projektantów. Jestem ambasadorką wielu projektantów, a zwłaszcza Maćka Mima Muszyńskiego, mojego przyjaciela, więc jakby to jest mi to strasznie bliskie i bardzo cenne dla mnie, że takie miejsca się tworzą. Jest ładnie, tutaj się chce być, jest czysto, jest subtelnie, jest naprawdę i masa pięknych rzeczy, także polecam. Czy polskie kobiety tutaj będą mogły znaleźć dla siebie jakieś fajne kreacje, coś innego, czego nie ma gdzie indziej? Tak, to jest... W tym sklepie, wydaje mi się, nie chciałbym się tutaj zbytnio reklamować, jak nigdzie indziej polska kobieta będzie mogła znaleźć wyjątkowe rzeczy. Na każdą okazję mamy w ofercie, wiem, bo sam wprowadzałem artykuły do systemu, ponad 200 modeli różnych sukienek. Pani dzisiaj zaprezentowała na dzisiejszym pokazie mody? Jest to kolekcja wiosenna w kolorze bieli, połączona z pastelowymi kolorami, które są bardzo modne w tym sezonie. Tylko te pastele pokazałam w postaci właśnie butów i biżuterii. Dzisiaj zaprezentowałam najnowszą kolekcję wiosna-lato. W stylu neoklasycznym. Jest to połączenie tradycyjnych kolorów, tradycyjnych tkanin z nowoczesną bielą i różem. Generalnie sylwetki są mocne, proste, wyraziste, inspirowane stylem architektonicznym i poszukiwaniem doskonałości w architekturze. Pokaz cudownie, cudowne modelki, super atmosfera, projektanci, rewelacja. Daję 10. Czy pani uważa, iż polskie kobiety będą tutaj miały co wybierać? O tak, na pewno. Myślę, że to jak się dobrze rozkręci, to będzie miał duży sukces ten sklep. Jak pani podoba się to nowe, piękne miejsce modowe, ten butik? Butik jest fajny. Przede wszystkim dużo światła, słońca, bo dzisiaj mamy przepiękny dzień i wygląda, że są miejsca do zaparkowania, co jest bardzo ważne na mapie Warszawy. Jak pani podobał się dzisiaj pokaz mody? Mnie się podobał, bo ja po prostu to, co jest polskie, lubię. Lubię projektantów polskich. Bardzo mi się podobał. Zresztą mam na sobie sukienkę Kasi Szymańskiej, która właśnie miała tutaj dzisiaj pokaz również. Kasia ma bardzo kobiece kostiumy. Ewa Grego zresztą też bardzo kobiece, klasyczne, eleganckie. Miło się oglądało, naprawdę. Bardzo fajna inicjatywa i cieszę się, że takie miejsca powstają, gdzie ludzie zrzeszają się razem, tak wspólnie chcą współpracować i dzięki temu też mają szansę się pokazać. Stolica jest wyznacznikiem w jakimś stopniu mody i tego, co się w Polsce dzieje, więc wydaje mi się, że warto dostrzegać takie inicjatywy, warto je wspierać. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona. Nie miałam takiej okazji bardzo kupować rzeczy w Polsce, ponieważ mieszkam tak na stałe w Stanach, ale jestem bardzo pod wrażeniem. Jest piękne, piękne kolekcje, piękne ciuchy, na pewno bym dużo rzeczy stąd wybrała. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, bo też jesteśmy tutaj współtwórcami tej całej przygody i cieszymy się, że w końcu powstało takie miejsce, gdzie projektanci mogą wyjść ze swoich dziupli, w których pracują po nocach. Jak tutaj Państwo widzą, wiele z tych ubrań było prezentowane za granicą, zdobywało tam nagrody, odnosiło sukcesy i fajnie, że w końcu mamy miejsce, gdzie możemy tego zachodu, tego takiego mody z wyższej półki poczuć też w Warszawie.